Witam wszystkich serdecznie. Tak, to jest World of Tanks, a to mój czołg typ 62. Chciałem powiedzieć 59. Niestety nie. Tak, co ciekawego o tym czołgu chińskim? Otóż, jeżeli chodzi o samą specyfikację, charakterystykę tego czołgu, to jak na pierwszy rzut oka widać, jest to czołg malusieńki, o naprawdę niedużej wadze, dosyć żwawy. Jeżeli chodzi o wagę, to tam 21 ton. Jeżeli chodzi o silniczek, to jest 690-konny. Chyba dobrze, jeżeli powiedziałem. Mam nadzieję, że w razie czego ktoś mnie najwyżej poprawi. Zasięg widzenia chyba, to jest jedna chyba cecha warta uwagi w tym czołgu, to 390 metrów. Zasięg sygnału 660. I tak jak mówiłem, pancerz, o tu przypadkowo brzydko zablokowałem kolegę, ale przeprosiłem. Jeżeli chodzi o pancerz tego czołgu, pancerz kadłuba 25 z boku i z przodu, 16 z tyłu, wieża 50 z przodu, 36 z boku i z tyłu. No nie łudźmy się, to jest light, to nie jest czołg ciężki ani średni, więc ten pancerz po prostu będzie malutki, malusieńki. Tak, jak sama nazwa wskazuje, typ 62, prawda? Ten czołg powstał w 62 roku, w liczbie około 1500. Głównie cała sile prawie tych czołgów szło do Afryki. Tam nie będę się dokładnie opisywał, jeżeli chodzi o jakie państwa i tak dalej, no ale rejony afrykańskie. Co nas najważniejsze też praktycznie co każdego właśnie interesuje, to działo. Działo bowiem to jest kaliber 85 mm, celność 0,39 na 100 metrów, jak widać. 2,3 sekundy potrzebuje czasu na skupienie celownika. Jeżeli chodzi o szybkoszczelność, no ja tam ładuję 4,8, ale to jest bez kompanii sióstr, więc przypuszczam, że to coś koło 4,5 sekund można by było zejść. Chociaż nie wiem po co, bo naprawdę jeżeli chodzi o te działko, to 130 penetracji średniej przy 160 uszkodzeniach pocisku przeciwpancernego, to nie jest jakiś tam demon, jeżeli chodzi o właśnie o te statystyki. Jeżeli chodzi o Golda, no to chcący pograć czołgiem premium, mi się zdaje, że czołg premium po prostu ma zarabiać. Czołg premium nie służy do zabawy jako takiej, prawda? Są do tego inne czołgi, więc no warto tam zainstalować kilka pocisków, bo penetracja w tym pocisku kumulacyjnym to 205 średnia, więc naprawdę już tutaj możemy przebić w tym momencie wszystko, jeżeli chodzi o tym pociskiem za golda, czy to tam za kredyty tak zwane. No, chodzi o kumulacyjne głównie. Tylko damage jest po prostu mizerny, prawda? Po co? Mi się tak zdaje, no przynajmniej. To nie jest czołg, jeżeli chodzi o czołg taki typowy w zwarciu, czy coś w tym stylu. No tutaj akurat zauważyłem tego ISA 3 i postanowiłem, że podjadę do niego i pomogę temu T-44. W sumie dobrze zrobiłem. Akurat ten manewr nam się udał. Jak widzicie zresztą, dosyć fajnie to wyszło. Co jeszcze warto o tym czołgu powiedzieć? Aha, view range mówiłem. Jeżeli chodzi o moduły zainstalowane do tego czołgu, to mi się zdaje, że podstawą jest chyba, jeżeli chodzi o view range, to tutaj lornetka, prawda? To te 25% mamy więcej, jeżeli staniemy sobie w miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o resztę tych modułów, to już jest kwestia, bym powiedział, sporna bądź zależna od gracza i jego stylu gry. No tak mówiłem, ten styl gry w tym czołgu jest tylko jeden i wyłączny, więc moim zdaniem przydałaby się tutaj siatka kamuflażowa, chociaż ja mam do szybkości przeładowania oraz wentylację. Tu jak widzicie, mój manewr się nie udał, nie wiem czemu. Mogłem zajechać ten czołg z drugiej strony, a mnie po prostu przycisnął do muru, zablokował mi możliwość przejechania przez niego, no i nie mogłem zrobić nic więcej. No niestety.
jak widzicie, troszkę niesforność tego gracza w Jack Pantherze. Tutaj próbuję go objeżdżać. Przypuszczalnie ten kolega ma chyba albo silnik zniszczony, albo gąski. Bo jest bez tego, jeżeli chodzi o moduły. Tak, na otwartych terenach ten czołg bardzo dobrze się spisuje, zwłaszcza na takich terenach górzystych, gdzie możemy gdzieś przykampić, nie ruszać się, poczekać i wykorzystać tę możliwość podświetlania. Także moim zdaniem chyba tylko i wyłącznie do tego ten czołg się nadaje. Tutaj jak zobaczycie, no niestety podświetlanie na tej mapie nie udało się. Gdybym stanął sobie po drugiej stronie, gdyby mnie wylosowało, może by to zupełnie inaczej wyglądało. Tutaj myślałem, że zobaczę tego AMX-a, ale był za daleko. Próbuję właśnie tam podjechać bliżej, bo na chwilę obecną nic już nie pozostało innego. Ten celownik Wam może się nie podobać, bądź podobać. Ja obecnie testuję właśnie ten, ponieważ no jest dosyć taki, bym powiedział, futurystyczny. Nie jest rażący, jeżeli chodzi o kolory, a pokazuje to, co najbardziej potrzeba. Wszystko ładnie i klarownie. Tak, ja zobaczyłem, że tam typ 59 idzie z prawej strony, więc myślałem, że podjadę pod niego, ale zapomniałem, że zostało mi tylko 68 HP, więc zaraz zobaczycie, jakie będą tego efekty spotkania dwóch Chińczyków. No, ja zrykoszetowałem, on w ogóle przestrzelił, ale już drugi strzał wyszedł. No niestety. 1400 niecałe damage'u, niestety 0 podświetlonych czołgów. Jeżeli chodzi o tą lówkę, to całkiem przyzwoity damage, jeżeli chodzi o to uszkodzenie, prawda? Co warto zauważyć, zanim się skończy mecz, ten czołg rzuca naprawdę różnie. Od 6, 7 tierów aż po 10, więc myślę, że jeżeli jesteśmy tak na 7, 8 tierach, to w miarę ok, ale jeżeli nas trafi na 10 tiery, to po prostu kryjcie się, róbcie cokolwiek, żeby po prostu ukryć ten bardzo słabiutki pancerz. I no i nie łudźmy się, ale ten czołg przy takich mocniejszych czołgach, no to jest on na strzała. 690 HP to naprawdę nie jest zbyt dużo. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o mojego typka.